Cześć, nazywam się Piotr Tenyszyn i wspólnie z Piotrem Kośka będę prowadził kurs z języka skryptowego Bash. Ja aktualnie pracuję jako inżynier systemowy w firmie outsourcingowej. Moje doświadczenie z Linuxem wynosi około 8 lat, hobbystycznie jak i zawodowo. Mam nadzieję, że po tym kursie zaczniesz swoją przygodę z systemami Linux. Cześć. Nazywam się Piotr Kośka i wspólnie zapraszamy Cię do kursu Podstaw Basza. W kursie tym zobaczysz, jak tworzyć własne skrypty. Będziesz uczył się od podstaw, jak stworzyć taki skrypt, czyli jak plik musi być utworzony, żeby był interpretowany jako skrypt, oraz zobaczysz, jak je uruchamiać. Oczywiście, jeżeli chodzi o e, konfigurację skryptów i całą otoczkę, jeżeli chodzi o tematykę ze skryptami, to ja poruszę taką tematykę, jeżeli chodzi o atrybuty i uprawnienia w systemie Linux. Omówię Ci też krótko i przedstawię podstawowe konspekty. Ze mną też będziesz uczył się o typach e, zmiennych. Czym są zmienne globalne i lokalne? Poznasz definicję def 0, shell expansion, dodatkowe polecenia, jeżeli chodzi o nasz bash. W tym przypadku porozmawiamy sobie o tablicach w formie podstawowym i bardziej zaawansowanym z wykorzystaniem funkcji oraz przedstawię ci pętle for, while, until i omówię dogłębnie, jeżeli chodzi o funkcje. Z kolegą Piotrem Tenyszynem porozmawiasz o jego tematyce. Cześć, ja nazywam się Piotr Tenyszyn. W mojej części kursu poznasz, czym jest WSL. Pokażemy sobie, jak skonfigurować maszynę wirtualną z użyciem programu VirtualBox, jak zainstalować Ubuntu wersji 20. Pokażemy sobie proste poruszanie w systemie, Linux. Następnie pokażemy sobie instalację naszego środowiska, w którym będziemy pisać skrypty. Potem pokażemy sobie, czym są zmienne programowe, do czego używamy zmiennych specjalnych, jak możemy deklarować zmienne środowiskowe. Pokażemy sobie różne wersje cytowania. Powiemy sobie, czym są strumienie w systemach Linux. Użyjemy polecenia READ, żebyśmy mogli wejść w interakcję. Z naszym skryptem pokażemy sobie, jak możemy wykonywać proste operacje arytmetyczne w systemie Linux. Powiemy sobie o instrukcjach warunkowych. Pokażemy sobie, jakie możemy użyć. Powiemy, do czego służy nam polecenie break i continue. Pokażemy sobie, jak możemy wykorzystać operator case. Powiemy sobie, czym są operatory logiczne, jakie możemy wykorzystywać. Pokażemy sobie, jak możemy wczytać plik i bazować na tym pliku w systemie Linux. Powiemy sobie coś o deskryptorach plików, jak one działają. Pokażemy sobie. Czym jest debugowanie w Linuxie, jak możemy debugować nasze skrypty. Pokażemy sobie także jak możemy zrobić obsługę błędów, jeżeli piszemy skrypty w Linuxie. Powiemy sobie o prostych funkcjach w języku bash pokażemy jaka jest struktura funkcji. Jakich błędów należy unikać podczas pisania funkcji. Pokażemy też, jak wyglądają zmienne w naszych funkcjach, i pokażemy sobie, jak wyglądają funkcje z parametrem. Pozwól, że też trochę opowiem Ci o sobie. Bezpośrednio z Linuxem pracuję już od ponad 10 e, lat. E, obecnie. Zajmuje stanowisko system administratora, jeżeli chodzi o systemy Linux i nie wyobrażam sobie, jeżeli chciałbyś być administratorem systemów Linux lub pracować jako DevOps, lub też jako programista, na przykład aplikacji webowych, lub też chciałbyś posługiwać się chmurą AWS. Nie wyobrażam sobie tego, żebyś nie znał podstaw języka BASH i po prostu poruszania się po konsoli w systemie Linux, jak i e, obsługi powłoki. Bash. Jest to podstawowa powłoka, która występuje niemal we wszystkich dystrybucjach i systemach z rodziny Linux. Oczywiście istnieją inne powłoki, jednak zrozumienie i poznanie Basha ułatwi ci zrozumienie i poznanie też innych powłok oraz da ci solidne Podstawy, jeżeli chodzi o poruszanie się i w ogóle pracę w systemie Linux, i w ogóle myślenie na poważnie o ścieżce kariery, y, która będzie krążyła wokół systemów Linux. Lekcje i omówione tematy pokażemy Ci w oprogramowaniu Visual Studio Code. Zobaczysz, jak to oprogramowanie zainstalować, oraz poszczególne lekcje będziesz miał pogrupowane w katalogach, i bezpośrednio w tych katalogach będą znajdować się w tym przypadku skrypty, które będziesz mógł uruchomić i które będą e, dokładnie tymi samymi skryptami, które będziesz z nami pisał. Oczywiście bardzo zachęcamy Cię z naszej strony, żebyś próbował napisać sam te skrypty, popełniał błędy, popełniał literówki, yy, dokładnie. Przyglądał się tym skryptom, czyli najpierw oglądał lekcję, potem pauzował, zanim przejdziesz do następnej lekcji, próbował wykonać ten, to ćwiczenie, które w danej lekcji omawialiśmy, albo obejrzał po prostu lekcję, a potem drugi raz ją oglądając, próbował pisać razem z nami. Te skrypty. Po pierwsze, nauczysz się wtedy samodzielnie ich pisać, zobaczysz, jakie błędy będziesz popełniał, zobaczysz na co zwrócić uwagę, a w sytuacjach, kiedy rzeczywiście będziesz miał problem z większymi skryptami, które na przykład pojawią się w rozdziale już czwartym, gdzie te skrypty będą znacznie większe, to zobaczysz, że w razie czego, jeżeli się pomylisz lub po prostu zakopiesz się w taki sposób, że nie otrzymasz dokładnie takiego samego rezultatu albo będziesz miał jakieś problemy, zawsze będziesz mógł porównać to z kodem źródłowym, które w tym przypadku Ci udostępniamy. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza, a więc dużo ćwicz i ćwiczenia staraj się wykonywać samodzielnie. Cześć! Pamiętaj, nie bój się eksperymentować, spróbuj sam pisać te skrypty, sam popełniaj błędy, sam szukaj rozwiązania, spróbuj znaleźć gdzie popełniłeś błąd, bo to ci na pewno pomoże w późniejszej pracy czy w późniejszym pisaniu jakimś hobbystycznym skryptów na szybkie znalezienie problemu, co ci nie działa. Oczywiście, tak jak wspomniał wcześniej Piotr, wszystkie nasze skrypty będziesz miał na repo i będziesz miał możliwość podejrzenia gdzie popełniłeś błąd. Tak więc zapraszam Ciebie do kursu programowania w Baszu. Mam nadzieję, że ten czas upłynie Ci miło i przyjemnie.